Cześć, witamy na kanale Pedałowanie z Cukrzycą. Dzisiaj jesteśmy w takim nie za bardzo chyba znanym lasie. Pierwszy raz tu jesteśmy. Się nazywa jak chyba Mugan Woods, New Market on Fergus. Ustaliliśmy namiary od takich lokalnych ludzi, co tu jeżdżą, więc przyjechaliśmy sprawdzić to miejsce. Jak tu się będzie jeździło, co się będzie działo, zostańcie z nami. A więc tak, jest to nowe dla nas miejsce. Najgorsze jest to w tej eksploracji terenu, że tak naprawdę nie wiemy, dokąd mamy jechać. Mapa pokazuje, że trajle są. Wchodzę w krzaki, są zarośnięte, pozawalane. Także musimy zobaczyć, gdzie w ogóle pojeździć. No i czy jest na tyle bezpiecznie? Bo nie ukrywam, że jest bardzo kamieniście. Zresztą zostańcie z nami, sami zobaczycie. Że tak wspomnę jeszcze, dzisiejsze cukry nie są w sumie za bardzo dobre. Z rana obudził się z dość wysokim, jak na poranek. Cukier był 12 coś. Zjadł śniadanie sobie, wypił sobie herbatę. Później wyskoczyło mu naprawdę bardzo wysoki cukier. Około 15. Także co daje nam ponad grubo, ponad 300. Nie blokowaliśmy mu pompy na samym starcie, dlatego że cukry były wysokie. Teraz dopiero zaczęły schodzić na dół. Zjadł 20 gram jego ulubionego żelu. No i co? Teraz będziemy blokować pompę i będziemy jeździć. Śmieci bierzesz zawsze ze sobą. No wiem, że biorę, tylko pytam się gdzie. No włóż do mojego bagu z tyłu. Pogoda nie rozpieszcza dzisiaj, ale i tak to nas nie zniechęci. No teraz to mówię, jest tutaj fragment, jest taki fajny, prosty, ale widzę, uważać. Jest zarośnięty, tak uważać. Tą stroną. Także trzymaj hamulcem z dwóch stron i sprowadź na dół. Dobra, na drogę wyjeżdżam. To musimy tu pod górę. Albo tu. A nie, tu się chyba zabija pod górę.
someone else. All we want is please. Giving no time to breathe. This is our identity. Także kochani, jeździmy prawie 1,5 godziny. Nie ukrywam, dzisiaj nie jest dobry dzień, jeżeli chodzi o cukry. Jest cały czas powyżej normy. Na ten moment Filip ma 11, a że jest bardzo głodny i dość osłabiony, zjada te nasze batony, które pokazywałem w niejednym odcinku Energy od firmy Go One. Taki baton zawiera 28 gram węglowodanów. To, że jest wysiłek fizyczny, to Filip po prostu nie będzie podawał sobie całej wartości tego. 20? Odblokowuje i podaje sobie 20. Smacznego.